Cześć! Słuchacie podcastu Fish Talking. Ja nazywam się Kamila Ryba i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witajcie w odcinku trzecim, w którym będę mówić o tym, co ostatnio oglądałam. Chciałam na początku, żeby to był odcinek poświęcony jednemu z seriali, które... Zadnio widziałam, ale doszłam do wniosku, że byłby to za krótki odcinek, dlatego zdecydowałam się na taką formę, kiedy będę mówić o kilku rzeczach naraz i być może będę to kontynuowała w przyszłości. Na wstępie od razu chciałam przeprosić, jeżeli mój głos będzie dziwnie dzisiaj brzmiał, ale jestem troszkę przeziębiona, więc no, staram się, żeby jako tako to nagrać. Zacznijmy od serialu. O którym ten odcinek miał pierwotnie być, a jest to serial Dobry Omen, który został wypuszczony w tym roku na Amazonie. Jest to serial sześcioodcinkowy, który powstał na podstawie powieści Terego Pratcheta i Nila Gaimana o tym samym tytule. Książki nie czytałam, więc od razu zaznaczam, że moja opinia nie wynika z porównywania ani z mojej opinii na temat, Oryginału. Jest to po prostu opinia na temat serialu, czyli nie traktuję tego jak, jako adaptację ani ekranizację. Jednak y, mogę sobie wyobrazić, bo chociaż nie miałam z tymi autorami jeszcze do czynienia, ale jakby znam opinię na temat tych autorów, że bardzo dużo ze swojego dynamizmu i ze swoich charakterów jako pisarzy wnieśli w tę powieść. I jeżeli powieść jest y, tak dobra, jak serial, no to wydaje mi się, że, że kiedyś ją przeczytam. No i teraz nastąpił spoiler, bo wiecie, że serial mi się podobał. Jest to opowieść o Aniele i Demonie w rolach głównych Michael Sheen i David Tennant, którzy żyją sobie na Ziemi od początków jej istnienia, od czasów Adama i Ewy, albo jeszcze wcześniej. I oni um, są takimi istotami, które mają pomagać albo przeszkadzać w zależności od swojego pochodzenia e, ludziom na ziemi. No I my możemy przez jakiś czas śledzić te postacie właśnie w różnych e, miejscach w historii, ale akcja rozgrywa się, w, główna akcja rozgrywa się współcześnie, kiedy to niebo i piekło przygotowują się do apokalipsy. A naszemu demonowi i naszemu aniołowi to nie pasuje, ponieważ spędzili na tej y, ziemi sporo lat y, i całkiem mi się tu podoba, i woleliby tego nie zmieniać. No i wydaje mi się, że tutaj muszę już przestać opowiadać o fabule, ponieważ y, serial ma tylko 6 odcinków, więc cokolwiek zdradzę, y, będzie już spoilerem, a tego nie chcę. Bez wątpienia największym plusem serialu jest Tenant i Sheen, którzy y, idealnie odwzorowali dynamizm i chemię która wytworzyła się między ich postaciami tak naprawdę w pewnym momencie zastanawiasz się czy tu przemawiają aktorzy czy postaci, czy bohaterowie ponieważ y, między nimi aż iskrzy Tenant jest doskonały jako taki ironiczny sarkastyczny luzak który, który, którego fascynuje znacanie się nad innymi a Shin idealnie pasuje do roli um, dystyngowanego anioła, któremu zależy na dobru świata i który nie zawsze czai o co chodzi we wszystkim. I tych dwoje pasuje do siebie idealnie. I jeżeli miałabym oglądać jakikolwiek film z którymkolwiek z nich, życzyłabym sobie, żeby ich jego przeciwnikiem był ten drugi. Ich chemia między, sami, między nimi jest niewyobrażalna, i każda scena z nimi. To złoto. Przez to przyznam się, że trochę nikną inne wątki, bo człowiek wyczekuje tych dwóch. Jednak, tak naprawdę no, to oczekiwanie powoduje, że też nabiera serial sam sobie dynamizmu. Ktoś, kto ich obsadził w tych rolach, wybrał idealnie. I oczywiście taki duet może być y, wielkim plusem serialu, ale może być też jego przekleństwem. Ponieważ y, tak naprawdę po obejrzeniu wszystkich odcinków mogę myśleć tylko o tych dwójce. Nie pamiętam już nawet postaci drugoplanowych, które też nie były najgorsze. Tak, ten serial stoi tymi dwoma aktorami, ale poza tym dostaniecie super zdjęcia, wspaniałe kostiumy i wspaniałą scenografię. Dostaniecie świetną muzykę. Queen na czele i to dobraną tak, że po prostu byłam w niebo jako fanka Queen. Dostaniecie super poczucie humoru, trochę brytyjski styl, ale jeżeli ktoś lubi, to mu to nie będzie przeszkadzało. Dostaniecie świetny scenariusz, którego współtwórcą notabene albo twórcom był Neil Gaiman, więc gość wie co robi. Więc jak ktoś czytał książkę, to tym bardziej powinien serial obejrzeć dostaniecie fajny montaż i naprawdę sześć odcinków bardzo przyjemnego serialu szczególnie dla fanów e, aktorów Davida Tennanta i Michaela Ashina i dla fanów seriali, którzy stoją aktorami. Bo czasami e, chociaż nie w tym przypadku fabuła zwalnia, ale aktorzy się bronią. Tutaj mamy bardzo super symbiozę dwóch facetów, którzy świetnie rozumieją ten serial. No, i kilka mniejszych ról, które też nie są najgorsze, więc no, bardzo Wam polecam. Jeżeli macie okazję, obejrzyjcie. Naprawdę nie dużo Wam to cza czasu zajmie, a spędzicie raczej bardzo przyjemnie swój czas. Kolejny hmm. serial, jaki obejrzałam w ten weekend, to y, Gambit Królowej, który y, niedawno swoją premierę miał na Netflixie. Jest to siedmioodcinkowy serial y, opowiadający o niezwykłej szachistce. Netflix chyba czyta mi w myślach, bo ostatnio chciałam nauczyć się grać w szachy. Odkąd dostałam swój zestaw szachów czarodziejów, a oni wypuszczają teraz serial o szachach. I no powiem wam szczerze, że od początku byłam zaintrygowana, szczególnie że kto by mógł przypuszczać, że takie coś może być ciekawe. Wiecie, serial o grze w szachy, która wydaje się mało pasjonująca. Um. Serial opowiada o Beth, która trafia do sierocińca, tam poznaje woźnego, który uczy ją grać w szachy, a ona to takie, wiecie, genialne dziecko, które w pojmuje grę i okazuje się, że jest w niej doskonała. Nie, na pewno to nie będzie wielkim spoilerem, bo to już jest w sumie pierwsza scena z serialu. Kiedy dowiadujemy się, że jest tak doskonała, że jest aż genialna i zostaje wielką szachistką i gra z najlepszymi na świecie. Oczywiście to nie jest serial yy, tylko o szachach. Głównie jest to serial o Beth, jednak yy. tak naprawdę te szachy są cały czas w tle. I to, że te szachy są w tle, wcale nie powoduje, że ten serial jest nudny. Dzięki temu serialowi odkryłam, że szachy są całkiem fascynujące. Jednak, o, twórcy serialu świetnie balansują pomiędzy tą właśnie grą w szachy i tym, jak ważne są szachy w życiu Beth, jak też inne aspekty jej życia. Także poznajemy jakby całą historię Beth, łącznie z wieloma jej problemami. Jednak, to, co bardzo mi się spodobało, to to, że twórcy odeszli od takiego schematu tworzenia powieści, szczególnie o kobietach, gdzie ona ma jakąś pasję. Ale oczywiście to zostaje zapknięte na dalszy punkt, na dalszy plan, ponieważ ważniejsze jest to, żeby pokazać jej romanse, jej problemy życiowe. A tutaj tak naprawdę te szachy są cały czas obecne. I kiedy nam się wydaje, że właśnie wkraczamy w jej personalne, w życie personalne, to te szachy się pojawiają, i te szachy zawsze są gdzieś tam w tle, a bardzo często są na pierwszym planie. I o dziwo, wcale to nie powoduje, że serial jest nudny. Zaskoczyło mnie, jak te szachy potrafią być właśnie fascynujące. Akcja rozgrywa się w latach 60., i jednym z największych plusów serialu jest niesamowita scenografia i kostiumy. Te e, lata 60, lata 50, 60. czuję się w każdej scenie tego filmu. Zdjęcia są przepiękne, kostiumy, makijaż są cudowne. I jeszcze do tego e, sam klimat, ale takiego sposobu kręcenia serialu jest niesamowity i fascynujący. Tutaj wszystko gra. Autorzy serialu, um, widać, że sami są zafascynowani szachami i chcą je pokazać w jak najlepszym świetle. Tutaj dba się o każdy szczegół, a ponieważ mamy do czynienia z genialną kobietą i z genialnymi ludźmi, bo tak naprawdę ona jest cały czas otoczona takimi genialnymi umysłami, to dba się tutaj o każdą scenę, o każdy ruch, o każde spojrzenie czym bardzo pomaga świetna obsada. W roli głównej występuje <coughs> Ania Taylor-Joy, którą osobiście znam z roli Emmy w najnowszej ekranizacji powieści Jane Austen, która swoją drogą też była bardzo dobra. Do tego mamy Tomasa Brody-Sangitera. Nie wiem, czy tak się to odmienia, ale to jest ten dzieciak z to właśnie miłość, który swoją drogą jest już pewnie dobrze po 30, a nadal wygląda, jakby miał 15 lat. Nie wiem, czy to jest przekleństwo, czy atut, ale bardzo fajnie się sprawdza w roli innego genialnego szachisty. Mamy Henry'ego Baltica, którego pewnie większość kojarzy z roli Dudleya, Dursleya, z Harry'ego Pottera, którego czasami aż trudno, którego na początku na pewno jest trudno poznać, ale też kolejna bardzo fajna rola. I mamy naszego Marcina Dorocińskiego w roli najlepszego szachisty na świecie, Rosjanina. I tutaj bym chciała się na chwilę zatrzymać, bo czasami jest tak, że te nasze polskie role, my tak wyszukujemy tych naszych polskich aktorów i sprawdzamy, czy rola jest dobra. Tutaj rola nie jest duża, ale Marcin Dorociński, jak się pojawia na ekranie, to trudno od niego oderwać wzrok i świetnie spisuje się w roli geniusza szachów jest taki ktoś by mógł określić, że jest takim czarnym charakterem no czy, czy tym czarnym charakterem jest to musicie jakby sprawdzić samy, sami ale jest na pewno rola której nie da się nie zauważyć na serial składa się mnóstwo ról, bo tak naprawdę każda postać, która się pojawia w tym serialu jest ważna każdą tą postać się zapamiętuje Każda z tych postaci wnosi coś do serialu i nie pojawia się bez przyczyny, bez przyczyny łącznie z, ze sprzedawcą w sklepie um, z papierosami. Uwielbiam to, jak właśnie dba się tutaj o szczegóły na, we wszystkich etapach produkcji. I to jest serial na pewno dla estetów i na pewno dla tych, którzy lubią takie smaczki serialowe, jakbym to nazwała. Oczywiście dla niektórych może ten serial być nudny, ale gwarantuję Wam, że, że taki nie jest, i że warto poświęcić mu te kilka godzin. Ja obejrzałam go w dwa dni znowu. Uwielbiam te krótkie seriale. I nie żałuję ani minuty, którą spędziłam z tym serialem. Jest to naprawdę przepięknie zrobiony serial, który warto obejrzeć i po którym pewnie będziecie chcieli się nauczyć gry w szachy, bo ja na 100% teraz się do tego przyłożę. Zwłaszcza, że mam super zestaw szachowy, więc może nie będę tak dobra jak Beth, ale postaram się przynajmniej zrozumieć zasady. A teraz już czas na e, dwa filmy, które ostatnio obejrzałam i o których muszę coś powiedzieć, bo e, no jest o czym mówić. Pierwszy z nich to Mulan wersja live action którą wreszcie e, obejrzałam i powiem wam tak na live action Mulan czekałam odkąd Disney zaczął robić live action to jest moja ulubiona bajka Disneya ale im bliżej e, do premiery filmu tym bardziej się tego filmu obawiałam to już nie chodzi o to, że nie, nie ma muszu czy świerszcza nie chodzi o brak piosenek czy kapitana Shanga im bliżej premiery miałam większe wrażenie, że Disney chce zaimponować Chińskiej Republice, a nie fanom oryginału. Ja wiem, że Mulan, bajka, wiele miała wspólnego z, nie miała wiele wspólnego z prawdziwą legendą o Mulan, tylko że ta właśnie cząstka mnie, tego dziecka, właśnie nie chciała takiej poprawnie politycznej wersji. A chciała coś, co znam. Chciałam, wiecie, tę pełną emocji historię dziewczyny, która nie jest idealna, a której na koniec kłania się, kłaniają się całe Chiny. I byłabym skłonna zaakceptować brak piosenek i brak muszu. No bo no rozumiem, że nie chcą robić dokładnie tego samego. Tylko, że jeżeli chodzi o tą wersję live action, to ona ma troszkę więcej problemów. Niż brak piosenek i gadającego smoka. No i dostaliśmy Mulan, która nie w niewielkim stopniu przypomina bajkę, która próbuje być legendą, która chce łączyć kino hollywoodzkie z kinem azjatyckim. I rzeczywiście do tej wersji nie pasują piosenki i nie pasuje muszu. Ja się jednak y, obawiam, że wiele tu nie pasuje. Chciano się. Przypodobać każdemu, ale chyba nie wyszło. Bo chociaż widać, że próbowano kłaniać się w stronę tradycji, to nie poświęcono jej za dużo czasu. W ogóle akcja leci tak, że jak ja miałam wrażenie, że każde moje mrugnięcie to nowa, nowy wątek. Sceny walk są niczym wyjęte z kina azjatyckiego i nie jest to może złe, gdyby cały film był osadzony w tej konwencji. Niestety, tutaj y, te mało realistyczne sceny, kiedy mulan biega po ścianach, kiedy robi 10 salt w powietrzu, kiedy biegają bohaterowie po dachach, przeskakując 300 metrów w powietrzu, no to tutaj się wydaje trochę śmieszne, ponieważ oni zamiast skupić się na jednej konwencji, mieszają wszystkie, które znają. Bohaterowie. Bohaterowie są tacy mech. Yy, zastanawiam się, po co w ogóle stworzono postać siostry Mulan, a jej towarzysze broni. Powiem Wam tak, że gdybym nie znała yy, wersji bajkowej, to w ogóle bym na nich nie zwróciła uwagi, bo poświeca im się dosłownie kilka sekund, robiąc z nich wielkich przyjaciół Mulan, a tak naprawdę nie wiemy o, nim, o nich nic. Nie wiemy, kto jest kim. Tak naprawdę pojawiają się tak rzadko, że tylko jednego z nich mogłabym rozróżnić, ponieważ miał 20 setnych sekund dłużej czasu antenowego niż reszta. W sumie, tak naprawdę zwraca się uwagę tylko na tego, który mm, miał zastąpić kapitana Shanga, co w sumie nie jest takie złe, że, że kapitan się tu nie pojawia, ponieważ jakby ten zamiennik nie jest taki, taki znowu zły. Tylko, że znowu, no, Powiem Wam tak: rozwinięcie jakiegokolwiek wątku w tym filmie miało mało sensu. Wszystko leciało na łeb, na szyję, i no, tak naprawdę nie zobaczyliśmy żadnego rozwoju ani w bohaterach, ani tak naprawdę w akcji. Zbol, czyli ten nasz wódz z Hunów, czy kimkolwiek on jest, bo po, chyba nie jest nazwany w filmie. To znowu też jest taki mało wyrazisty. Okej, okay, w bajce też, on nie był jakoś niesamowicie straszny i w ogóle, ale tutaj to naprawdę to tak pojawia się na, też znowu na kilka minut. Od razu sobie z nim radzą, i to w ogóle nie ma sensu. A czarownica, która zostaje znowu wprowadzona, nie wiem po co. Już w samym zestu nie wydawała się postacią ciekawszą niż w rzeczywistości była, bo znowu pojawiła się na kilka minut, zrobiła co miała zrobić i tak naprawdę nie wiemy o niej nic więcej. Jednak najbardziej ze wszystkiego wkurzała mnie sama Mulan. Bo wszystko to, za co ją kochałam, za co wszyscy ją kochaliśmy, jej przemiana, jej siła, jej odwaga, poświęcenie. Za przeproszeniem poszło się gonić. Rozumiem kolejny ukłon w stronę tradycji i kultury chińskiej i tego, co, co jakby często jest podkreślane w bohaterach filmów azjatyckich, czyli to całe ci, które każdy w sobie ma i musi pielęgnować, i dzięki temu będzie wielkim wojownikiem i będzie w stanie zrobić wszystko, co, co tylko chce. Jednak, tak naprawdę, cały sens tej bohaterki, przez to całe ci został zaprzepaszczony, bo Mulan nie przychodzi żadnej przemiany. Ona od początku wszystko w sobie ma. I jakby nie obserwujemy całego tego procesu, za który pokochaliśmy tę bohaterkę. I tak naprawdę przez to Mulan jest po prostu nudna. Pozbawiona jest całego swojego potencjału. Odebrano jej wszystko to, co Wyróżniało ją na tle innych bohaterek, nie tylko bajek Disneya, ale tak naprawdę wszystkich bohaterek Disneya, wszystkich bohaterek mojego i pewnie dzieciństwa wielu z Was. Dziewczyny i chłopcy chcieli być jak Mulan, a teraz to, no nie wiem, mogą co najwyżej ścieć być jak koń, który swoją drogą podobno też jest fejkiem. Swoją drogą cały film... Miałam wrażenie, że jest mniej realistyczny niż bajka. No i okej, okay, znowu pewnie to jest ten ukłon w konwencję kina azjatyckiego. Tylko, że w tym samym czasie e, twórcy łączą kino azjatyckie z kinem hollywoodzkim, co kompletnie nie ma sensu. Zamiast już pójść w jedną konwencję, to oni e, trochę z, biorą trochę z tego, trochę z tego. Jak już tak bardzo chcieli zrobić ukłon w stronę kultury chińskiej, to przynajmniej mogli pozwolić swoim bohaterom mówić po chińsku. Nie polubiłam Mulan. Nie widziałam jej drogi do zostania bohaterką. W ogóle mam wrażenie, że zamiast oddać hołd tej historii, to ją spłycono. Jak chcecie live action Mulan, taką z prawdziwego zdarzenia, to lepiej sięgnijcie po wersję właśnie azjatycką. A, a ja wam powiem, że no jestem zła, bo to był film, na który bardzo czekałam, na który bardzo liczyłam. I podejrzewam, że, że gdyby albo zrobiono z tego naprawdę właśnie takie live action wiecie w 100% z naciskiem na action, albo gdyby zrobiono z tego coś w rodzaju pięknej bestii, czyli filmową adaptację bajki, byłoby lepiej. A tak to każdego chcieli zadowolić, a podejrzewam, że nie zadowolili nikogo niestety. Więc ja chyba na pocieszenie po prostu obejrzę sobie jeszcze raz bajkę z 98 roku, posłucham piosenek, pośmieję się z muszu, a o tym filmie po prostu zapomnę. I na koniec czas na najgłupszy film, jaki ostatnio widziałam, czyli Eurovision Song Contest Historia zespołu Fire Saga, który obejrzałam wczoraj. I jest to film, który opowiada o, o Larsie i Sigrid, mam nadzieję, że to dobrze wym wymawiam, których największym marzeniem jest wzięcie udziału w konkursie Eurowizji. Jeżeli oglądaliście kiedyś konkurs, to wyobraźcie sobie film, który zbiera wszystko to, co w Eurowizji najlepsze i najgorsze. Wyobraźcie sobie, że film robią Amerykanie, którzy totalnie nie czują... Eurowizji, bo w sumie w niej udziału nie biorą jeszcze a teraz skreślcie to co ostatnio powiedziałam uwielbiam Eurowizję jej kicz, jej pastisz jej niezrozumiałość i o dziwo ten film tak jakby rozumie o co w tym wszystkim chodzi jest to najgłupszy film jaki ostatnio oglądałam Ja absolutnie go uwielbiam nie jest to produkcja dla kogoś, kto nie oglądał, nie ogląda i nie zamierza oglądać Eurowizji. Bo to film. Bo ten film to taka Eurowizja do kwadratu. Wzięli twórcy wszystko to, co wiedzą na temat Eurowizji i włożyli to do tego filmu. To film zaskakująco przyjemny, zaskakująco rozumiejący Eurowizję, który jej nie wyśmiewa, a pokazuje z dużą. Dozą takiego wielkiego brokatowego sertucha. Główni bohaterowie to para Islandczyków, co samo w sobie jest dużym plusem. Will Farrell i Rachel McAdams chyba nigdzie nie stworzyliby takiego duetu. Podejrzewałam, że mało kto w ogóle e, obsadziłby ich. Jako parę głównych bohaterów w jakimkolwiek innym filmie. A tu są świetni razem. Na drugim planie mamy Pierce'a Brosmana, który mówi po islandzku. Wyobraźcie sobie 007 mówiące po islandzku. Mamy też Dana Stevensa w roli ślicznego, bardzo rosyjskiego reprezentanta Rosji. Jeżeli ktoś komuś nie zajarzyło to nazwisko, no to Downton Abbey, piękna i bestia. I to, w jaki, ten, w jaki sposób ten facet śpiewa, i to, jak wygląda, to majstersztyk. Humor od pierwszej sekundy jest tak bardzo nieamerykański, że to aż urocze. Gdy główni bohaterowie dziwacznym zrządzeniem losu, ale oczywiście dostają się na konkurs Eurowizji, szefowie islandzkiej stacji telewizyjnej są przerażeni, ponieważ jeżeli nie daj Boże Islandz... ktokolwiek z Islandii wy wygrał, musieliby zorganizować konkurs u siebie. Więc jeżeli, jak wysyłają parę dość ekscentrycznych i dziwacznych ym, wokalistów, czują się całkowicie bezpieczni. Z tym, że jest to film który opowiada o parze, która bardzo tę Eurowizję chce wygrać. Więc mamy tutaj em, taki dysonans pomiędzy tym, czego oni chcą, a co widzi reszta świata. Film jest pełen ironii, ale też pełen takiego humoru, y, który na przykład wiele osób nazwałoby głupkowatym. A tu sprawdza się ten humor idealnie. I oczywiście nie jest to humor dla każdego, ale jest to humor dla mnie. No i oczywiście, jeżeli mówimy o Eurowizji, to są też piosenki, które <laughs> mają w sobie zadziwiająco dużo eurowizyjnego ducha. Cały czas musimy pamiętać, że ten film stworzyli Amerykanie. Więc powiem Wam szczerze, że byłam pod wielkim wrażeniem, jak bardzo trafili z doborem repertuaru. Tak naprawdę tak jakby lepiej zrozumieli ducha Eurowizji i dlaczego ta Eurowizja jest tak popularna niż tak naprawdę uczestnicy z kilku poprzednich lat Eurowizji. Twórcom udało się tak poprawić bohaterów, że nie zwracamy uwagi na ich potknięcia czy trochę takie oderwanie od rzeczywistości. Mm. W pewnym momencie po prostu stają się uroczymi bohaterami, których losy z przyjemnością śledzimy. I którzy, no tak jakby w bardzo realistyczny sposób pokazują, czym jest prawdziwa pasja, czym są marzenia i jak warto do nich dążyć. I to nie jest um, coś, czego się spodziewałam po tym filmie. Znaczy, wiecie, takiego głębszego dna. Mm. Mam wrażenie, że w ogóle twórcy doskonale zrozumieli esencję konkursu Eurowizji i wszystkiego z nim związanego. Dla fanów Eurowizji znajdzie się wiele takich smaczków, rzeczy, na które pewnie ktoś, kto Eurowizji nie śledzi, nie zwróci uwagę, ale są tutaj takie ukłony w, st w stronę całego konkursu, jego historii. Tematów, które porusza się przy okazji Eurowizji. No i też pojawiają się znane twarze z Eurowizji, więc wydaje mi się, że twórcy bardzo dobrze odrobili swoją lekcję. Czego można byłoby się bać? A tutaj dostajemy coś, co zostało bardzo przemyślane i bardzo dobrze przygotowane. Wspomnę tylko, że w pewnym momencie pojawia się Conchita, ale to, to jest nic. Ponieważ w filmie pojawia się Graham Norton. I jeżeli ktoś oglądał kiedykolwiek relacje z Eurowizji dla telewizji brytyjskiej, to wie jak ważny dla Eurowizji jest Graham. A jego komentarze to po prostu lisieńka na torcie. On po prostu nie wychodzi z roli i nie on doskonale wie po co znalazł się w tym filmie. Więc yy, no to jest po prostu takie dopieszczenie, którego, którego ten film nie potrzebował ale na pewno który mu tylko położy. To nie jest film dobry. Tak naprawdę on jest trochę straszny i bardzo głupi. Absurdy tu łączą się. Absurd łączy się z absurdem. Absurd filmowy, z absurdem eurowizyjnym. Ale wiecie co? Uwielbiam ten film. Obejrzałam go wczoraj. I od tego momentu na każde wspomnienie tego filmu uśmiecham się. I wydaje mi się, że filmowi udało się osiągnąć to, do czego urosła teraz Eurowizja. Ponieważ umówmy się, Eurowizja to nie jest konkurs na najlepszą piosenkę. Jest to konkurs, który zbiera ludzi z, całego, z całej Europy i którego głównym celem jest dobra zabawa. I tym jest ten film. Po prostu dobrą, prostą, po prostu, ale dobrą zabawą, przy której można się pośmiać, przy której można pośpiewać. Jaga Ding Dong to jest po prostu piosenka, która chyba zostanie za mną jeszcze bardzo długo. To jest film, który po prostu sprawia, że się dobrze czujesz. I to chyba w, czasami wydaje mi się, że o tym w kinie zapominamy. Że kino to mimo wszystko rozrywka bez względu na gatunek filmu. Kino powinno dawać rozrywkę. Ja akurat w tym czasie potrzebowałam czegoś takiego i ten film idealnie dał mi taką dawkę energii, jakiej mi brakowało. Jest to dokładnie to, czego oczekiwałam, a nawet więcej. W roku, w którym Eurowizja się nie odbyła z wiadomych powodów, film idealnie wypełnia tę lukę. I wydaje mi się, że mimo, że to trochę smutne, to um, twórcom idealnie udało się wejść z czasem w ten film. Tak jakby to, że się Eurowizja nie odbyła, a film został wypuszczony, nie było przypadkowe. Jedyne, czego tutaj brakowało, to Werka. I jakby ona się pojawiła, film byłby majstersztykiem dla każdego fana Eurowizji i Wydaje mi się, że jak co roku śledzicie konkurs, no to ten film jest dla Was. Jeżeli tęsknicie za konkursem, ten film jest dla Was. Jeżeli potrzebujecie prostej, ale nie strasznie banalnej, bo to to jest, ale banalne nie, rozrywki, to jest film dla Was. O dziwo, autorzy też potrafili w bardzo naturalny sposób wpleść też poważniejsze wątki. Dlatego no nie powiem, że to jest taka durna komedia. Nie, po prostu ten film jest Pełen takiej rozrywki niewymagającej, ale też nie bardzo prymitywnej. Oczywiście nowerka się nie pojawiła, nie można mieć wszystkiego, ale, ale to jest film, którego może nie mogę polecić każdemu, bo wiadomo, nie każdy jest w stanie obejrzeć Eurowizję. Ale nawet jeżeli nie lubicie Eurowizji, no to jak weźmiecie tak dwie butelki wina, to wydaje mi się, że bardzo przyjemnie ten film Wam wejdzie. Muszę Wam się przyznać, że i tak jestem zaskoczona, że obejrzałam tyle nowości, bo ostatnio najbardziej lubię oglądać to, co już kiedyś oglądałam. I tak samo w sumie jest też z książkami, że mam ochotę do powrotu do czegoś, co znam, zamiast czytać i oglądać to, co nowe. I tak, ostatnio obejrzałam trzy pierwsze części Parku Jurajskiego. Efekty nadal są świetne, chociaż wykonane 50 lat temu przy użyciu kalkulatora, to mam wrażenie, że są lepsze niż te, które pojawiają się w nowych filmach. W Halloween ponownie obejrzałam Hocus Pocus, i nadal sądzę, że to jest jeden z lepszych filmów na tę okazję. Sama nie jestem fanką horrorów ani trailerów. Wolę właśnie takie troszkę familijne filmy e, z nutką mroczności. Takie mało straszne, wiecie, jak Kacper, Rodzina Damsów, czy właśnie Hocus Pokus I e, w ramach Halloween i nastawiania się na Spooky Time obejrzałam też po raz enty Sok z Żuka Tima Bartona. Swoją drogą, ciekawy czy pomysł na wezwanie Beetlejuice'a Barton wziął od Krwawej Mary. No wiecie, co mam na myśli. Że jak trzy razy powiesz Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Oh shit. It's showtime.